Witam. Na podstawie paska narzędziowego Cadgelbet pokażę, jak rysować przekrój słupa. Pokaże się nam takie okienko, taki interfejs, w którym dla poszczególnych grup, to są odpowiednio kolorami zaznaczone, nadajemy odpowiednie średnice, gatunek stali oraz liczbę sztuk. W pierwszym kroku nadajemy geometrię, to przykładowo wybieramy słup. Praktycznie tutaj możemy nadać o dowolnych gabarytach słup. I tak, zaczniemy następująco. Tak, słup ma wymiary 800 na 500 mm, nadajemy otulinę 25 mm. Tutaj mamy takie dwie wartości, że jeżeli wprowadzimy strzemię wewnętrzne, to wymiary strzemienia wewnętrznego są podane w szarym polu. To są te wartości, jakie mogą być maksymalne, by odległość w świetle prętów narożnych strzemienia narożnego w stosunku do pręta narożnego zewnętrznego, ta odległość była większa niż 50 mm. No tutaj ustalamy na przykład wymiary strzemienia 400 mm, a tutaj 250 mm. No i tak poszczególnymi grupami, czyli tak pręty grupy pierwszej i drugiej to są te narożne. Przyjąłem Fi20. Grupa trzecia to jest strzemie to zewnętrzne. Grupa czwarta to są zespół prętów tutaj wzdłuż boku B po lewej stronie. Grupa piąta to jest po prawej stronie wzdłuż boku B. Grupa szósta to jest strzemie to wewnętrzne. Siódma grupa to są pręty wzdłuż boku tego dolnego. Grupa ósma wzdłuż tego najdłuższego boku tutaj na górze. Grupa dziewiąta to jest strzemie wewnętrzne otaczające te pręty grupy siódmej i ósmej. I tutaj przy nieparzystej liczbie prętów dochodzi jeszcze ewentualnie strzemie takie pętrykowe, grupa dziesiąta. Po wprowadzeniu geometrii i nadaniu odpowiednich średnic gatunku stali dla strzemion i dla prętów głównych przystępujemy do rozrysowywania słupa. Mamy słup o gabardach 800 na 500 mm rozrysowane. Tutaj odpowiednie numery prętów są tutaj powyrzucane. I tak przykładowo to strzemie zewnętrzne jest wyrzucone w tym miejscu, a pozostałe tutaj zaraz za. Żeby opisać dalej, dokończyć ten rysunek, używamy tutaj jeszcze przycisku opis pręta. To jest pręt numer 3. Długość jest szczytana tej naszej polilinii. Liczba prętów 88 sztuk, numer 3. Możemy dodać jeszcze w uwagach, na przykład, że jest te strzemiona są na przykład co 90 mm i 180 mm. I tak opisujemy jeszcze te pozostałe pręty. Dzięki tak rozbudowanemu interfejsowi możemy praktycznie przedstawić dowolny kształt słupa, praktycznie o niesymetrycznym rozkładzie zbrojenia, czyli może być słup dwukierunkowo zginany. A teraz pokażę
zupełnie prosty słup, tylko z podstawową grupą prętów, pierwszą, drugą i trzecią. Przykładowo taki słup gabarytach 250 mm na 250 mm. Wyrysowany słup o prętach FI12. Możemy jeszcze raz, zmienimy tylko strzemię na FI6. Tutaj jeszcze długości haka na 30 mm możemy zwiększyć, 50 mm możemy zmniejszyć, o 20. No i pręty grupy pierwszej i drugiej mogą być po tym samym numerze. No, strzemię może być numer 2. No i jeszcze raz. No i mamy tak, jak potrzebujemy. Wymiary oczywiście prętów, strzemienia tego są wymiarami po osi pręta. Możemy popisać jeszcze uwagi o rozkładzie tych strzemion, na przykład 190-180 mm. Długość to jest czytana z własności tej polilinii, czy to jest rzeczywista długość pręta. No i w ten sposób pokazałem, że można przy użyciu przycisku rysuj przekrój słupa możemy narysować słup o całkiem pokaźnych gabarytach aż do zupełnie o prostych kształtach, o zupełnie małych gabarytach, na przykład 250 mm na 250 mm. Dziękuję.